Yo! To jest transmisja na żywo z obozu Wałanakła, położonego w Muskoka, gdzieś w Ontario. Nazywam się Mikołaj, to ja poprowadzę dla was najgorętszą filmową recenzję. To będzie coś. Szymonie, powiedz mi, czy jesteś gotowy. A jakżeby inaczej. Także bez zbędnego przedłużania zapraszamy was na Wyspę Totalnej Porażki. Mamo i tato, wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę blisko słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam, bo ja chciałbym być sławny. Na 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 na. Ja chcę sławny być, ja chciałbym być sławny. Chcę sławny być, ja chciałbym być sławny. Drodzy Państwo, jaki jest największy skarb Kanady? Hokej? Syrop klonowy? Jim Carrey? Premier, który wygląda jak kelner na sali bankietowej? Nie. Największym skarbem jest ten serial, niegdyś hurtowo odtwarzany na stacji Cartoon Network, uwielbiany przez młodszych, uwielbiany przez starszych. Wiele pokoleń się na nim wychowywało, jak i wiele, dzięki uprzejmości starszych, zostanie zapoznane z nim. Drodzy Państwo, dzisiaj wraz z Mikołajem, w ramach serii Dzieciństwo, zapraszamy do wysłania naszych sentymentalnych wspominek o Wyspie Totalnej Porażki w sezonie pierwszym, która stanowiła najprawdopodobniej zapoznanie z całą serią Totalna Porażka. Kiedyś, jak byliśmy młodsi, Mikołaj miał pewnie jakieś, no, bardzo mało lat, mniej ode mnie, no to wszyscy kiedyś otworzyli na Cartoon Network ten pewien znamienity kanadyjski serial utrzymywany w stylistyce animacji, nawet troszeczkę oryginalnej, można powiedzieć, i każdy z nas zapoznał się z tym absurdalnym, czasami irracjonalnym humorem, który po dziś dzień wprawia w nas pewne poczucie sentymentalnych wspominek. Czy dla Ciebie, Mikołaj, Totalna Porażka to jest dzieciństwo? Szymonie, dla mnie Totalna Porażka to coś więcej niż dzieciństwo. To jest kult. Kult pewnej jednostki, pewnego serialu, pewnej ikony, jaka miała miejsce w moim dzieciństwie, ponieważ to jest bardzo duża nostalgia, która do dnia dzisiejszego rządzi mną, ponieważ zarówno oglądając to te 10 lat temu, jak wychodziło, jak i dzisiaj, ciągle mam radochę z tego i to jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim. Niedawno z Kubą omawialiśmy najnowszy sezon Totalnej Porażki, który okazał się kompletnym niewypałem. No i stwierdziliśmy, że hej, może by najwyższy czas omówić poprzednie sezony, te lepsze, żeby pogadać o czymś rzeczywiście dobrym, skąd to się wzięło i tak dalej. No i tak wyszło, że dzisiaj z Szymonem omawiamy Wyspę Totalnej Porażki, która no jest niewątpliwie tą bajką, chociaż czy nazwać to bajką w ogóle, tą kreskówką, która rządziła wieloma osobami, która ma bardzo dużą rzeszę fanów, których do dnia dzisiejszego możemy spotkać nawet w naszym wieku, jak i starszym. Totalna Porażka to jest serial, który ma ten klucz, ma tą historię, ma tych stereotypowych bohaterów, tych 20 paru obozowiczów, którzy walczą o 100 tysięcy dolarów i to działa. Ta formuła jest naprawdę ekscytująca i z odcinka na odcinek coraz więcej emocji wzbudza w nas. Powinniśmy jeszcze zaznaczyć, że cała seria Totalna Porażka to jest luźna parodia, satyra nawet na te wszelkie turniejowe reality show, które możemy, nie wiem, na Polsacie znaleźć, na MTV. To jest parodia tych wszystkich dennych, ale też również i ciekawych uczestników, troszeczkę psychopatycznych prezenterów, prowadzących, ja tutaj właśnie w postaci Chrisa McLeana, jak i tego
tej inwigilacji, infiltracji w życie prywatne uczestników. Tak jak mamy w Wielkim Bracie, Big Brother, i to nie w tym z tym od Orwella 1984, tylko tym prawdziwym reality show, to zapoznajemy się z życiem intymnym, z życiem prywatnym naszych uczestników. I to jest to właśnie, na czym Totalna Porażka została zbudowana. To nawet nie chodzi o absurdalne wyzwania, o to zapotrzebowanie na ból u oglądających widzów. Tu chodzi o te relacje, które się rodzą między tymi uczestnikami. Tu chodzi o charakter development, o to, jak możemy się zżyć z tymi postaciami oraz w nie uwierzyć. My naprawdę potrafimy polubić te postaci. One są takie rzęsiste, prawdziwe, że możemy w nie uwierzyć. Wszelkie interakcje międzyludzkie, jakie występują w tym serialu, pozwalają rzeczywiście na zżycie się z nimi i przez to Totalna Porażka jest niesamowitym serialem, bo zarówno te postacie, które nie lubimy, które polaryzują nami, Heather i tak dalej, no to cały czas ma sens i to musi być taka postać w tym serialu, żeby jakkolwiek dalej się opierała historia i żebyśmy byli zainteresowani tym, bo jakbyśmy mieli 20 takich samych Kodich, no to raczej nikt by tego nie oglądał, a tu właśnie te przeciwieństwa postaci, tym, że są zupełnie różne, mimo że bazują na totalnych stereotypach, które w tamtym czasie charakteryzowały społeczeństwo amerykańskie i kanadyjskie, to po prostu działa idealnie. No i te wyzwania, które są we większości przynajmniej nierealne, w sensie do zrealizowania, ale większość uczestników by już dawno zginęła, to jednak bierzemy to także w konwencji jakieś tam bajki i można w to jak najbardziej uwierzyć, mimo że, no tak jak mówię, są one absurdalne. Właśnie pierwszy sezon został jeszcze umieszczony na terenie dawnego obozu letniego, co wprowadza niesamowity nastrój. Możemy uwierzyć, że to jest naprawdę miejsce, gdzie kiedyś ludzie tam wyjeżdżali, żeby spokojnie spędzić czas wolny, jakaś integracja, rekreacja, a pewnie ci wszyscy pensjonariusze, którzy tam byli, nie wiedzieli, do jakich okropnych dla późniejszych uczestników tego teleturnieju dojdzie wyzwań, ale cóż możemy rzec. Właśnie ten cały klimat, ognisko, pianki, cała muzyka, otoczka wokół tego, dystans, jakim wszyscy uczestnicy mogą mieć wokół siebie, to wprowadza pewien niespotykany klimat. To wszystko jest takie bliskie mojemu sercu. Sprawia, że ja sam chciałbym się odnaleźć wśród tych wszystkich uczestników. O, to ptak przeleciał! Zasiąść na tym pięku wokół ogniska oraz otrzymać piankę od Chrisa McClaina. A właśnie, Chris McClain. Co powiesz o nim w pierwszym sezonie? No, Chris w pierwszym sezonie jeszcze na pewno nie jest aż tak psychotyczny jak w kolejnych, bo potem już go podkręcają na maksa, jednak rzeczywiście jest to po prostu tyran, który żeruje na tych dzieciakach i na tym, na ich krzywdzie, jakby nie patrzeć na tym, jak wzajemnie walczą ze sobą. Jest to taki zakompleksiony, wydaje się, dziadek z niesamowicie wywalonym ego lat 50, który no nie ma nic do roboty, nie ma żadnych przyjaciół w swoim wieku, to musi prowadzić te programy i jedynym jego przyjacielem jest tutaj kolejna świetna postać, czyli szef, który ma PTSD, uczestniczył prawdopodobnie na jakiejś wojnie, choć jak jedna uczestniczka się go pyta, na jakiej wojnie uczestniczył, to stara się wymigać od tej odpowiedzi, więc prawdopodobnie jest także jakimś tam zwyczajnym wyrzutkiem społecznym, ale to działa, jakby ich duet jest niesamowity i ikoniczny. Racja, dopiero potem Chris stał się krwiopijcą w naturzonym pogromcą uśmiechów u uczestników. No, minister Czarnek normalnie. Ale tak, w pierwszym sezonie on był taką parodią, protoplastą swoją drogą wszystkich późniejszych takich hostów reality show. Ale tak, postać szefa również jest świetna. Cóż możemy jeszcze powiedzieć? Na pewno wyzwanie, jakie nasi uczestnicy Wyzwania, z którymi borykali się nasi uczestnicy w pierwszym sezonie, są naprawdę pamiętne. Oraz jak już usłyszymy kontekst, jak już usłyszymy, na czym miało polegać to zadanie, to na pewno już skojarzymy, że to się działo w pierwszym sezonie tego legendarnego, ikonicznego serialu kanadyjskiego. Gdyż to, co się tam odwalało, gdyż nawet nie działo, gdyż ten poziom poprzeczki został już wysoko postawiony, to zapada w pamięć. Pamiętam, że nawet dzisiaj to było,
Zaproponowałem mojej mamie wspólne obejrzenie SpongeBoba, gdyż nie mogła niczego znaleźć w telewizji, to ona mi powiedziała, że już wystarczająco dużo razy oglądała ze mną jakieś seriale, jak byłem młody, no i się spytałem jak i odpowiedziała, że głównie taką jakąś totalną porażkę, tam plejadę czy coś takiego. No i jak możecie usłyszeć, nawet moja mama już kojarzy doskonale ten serial, mimo że oglądała go chyba jakieś 10 lat temu, jak ja byłem małym brzdącem. Czy twoi rodzice również pamiętają, jacyś znajomi, rodzina? Powiem ci, że tak. Jak ja ostatnio się zapytałem rodziców, czy kojarzycie, czym jest totalna porażka, oni to kojarzą, no bo jednak ja oglądając to dzień w dzień, te paręnaście lat temu, no to oni musieli jakkolwiek mieć z tym styczność, więc tak, totalna porażka jest rzeczą niesamowicie uniwersalną, o której odbiorcy praktycznie w każdej grupie wiekowej słyszeli. No może dziadkowie to już trochę mniej, aczkolwiek bym się nie zdziwił, naprawdę. Trzeba zapytać babcię Kuby, czy słyszała o Duncanie, Szefie i Chrisie. Miejmy nadzieję, że twórcy tego serialu, tworząc ten serial, nie mieli w intencji stworzyć kolejnych małych naśladowców Chrisa McClaina, którzy potem prowadziliby swoje wyzwania w domu rodzinnym. Miejmy nadzieję, że to nie leżało w ich interesie. Chociaż kto wie, może ktoś wprowadzał takie krwawe rządy, ale to już tak swoją drogą. Czy zostało nam coś jeszcze do powiedzenia? Pomyślmy, czy serial ma w ogóle jakikolwiek wymiar edukacyjny, czy jest to czysta rozrywka? Ja właśnie jak ostatnio rewatchowałem te pierwsze odcinki pierwszego sezonu, to zwróciłem uwagę na to, jak inni uczestnicy zwracają się do świeżo wyeliminowanych pozostałych uczestników. Jak jest to w przypadku Ezekiela, Ewy oraz Noah. Gdyż jak oni są wyeliminowani, to zazwyczaj inni uczestnicy zwracają uwagę na to, czym oni zawinęli. Ezekiel jest po prostu bucem, który jest zacofanym szowinistą, największy męski szowinista, największa szowinistyczna męska świnia. Ewa jest zbyt destrukcyjna, wybuchowa, stanowi zagrożenie nie tylko dla drużyny przeciwnej, ale też dla własnej drużyny. Noah jest pozbawiony szacunku dla każdego, kto nie dorównuje mu IQ. No cóż, to tutaj pewien walor edukacyjny jest zaprezentowany. Tak jak to zaprezentowałeś na postaci Gwen. Ona również jest troszeczkę taka nadęta, zamknięta w sobie, ale dopiero potem staje się taka bardziej otwarta na ludzi, taka bardziej przyjazna oraz bardziej fajna, ile można tak powiedzieć. Chociaż ona od samego początku sprawdzała pewnie u mnie jakieś takie miłe odczucia. Nie wiem, czy to ma jakieś upodobania u dziewczyn, że lubię jakieś alternatywki. Często tak jest, że jak w serialach niektórych przesadzają, chociażby w tym ostatnim sezonie totalnej porażki, zaczyna to być męczące, a tutaj nawet ta obrzydliwość, to jest dziwne, ale była wskazana w niektórych momentach. Najwyraźniej oglądanie Davida Cronenberga za młodu sprawiło, że jesteśmy niewrażliwi na takie gore czy też obrzydliwości. Ale tak, ja jako osoba młoda, może jak miałem 5-6 lat, to chętnie oglądam jakąś wieczorynkę, Misiał Uszatka, Bolka Lolka, Koziołka Matołka, okej. Aczkolwiek gusta się zmieniają, jak i też zapotrzebowania dla młodego widza. Jak już przechodziłem okres 8, 10, 12, 14 lat, no 15 to już jest wyższy stopień. Ale ja potrzebowałem czegoś takiego bardziej dla dorosłych, o ile można to powiedzieć w kontekście serialu animowanego kierowanego do osób 7+. Ja odnalazłem w tym serialu swój humor. Odnalazłem, troszeczkę to źle świadczy o moim humorze, jeśli rozśmieszają mnie żygi, pierdy oraz obrzydliwe jedzenie oraz sprawianie innym ludziom ból, ale tak, to jest coś, co wyłamuje się z tego konwenansu, ile można to powiedzieć. On się wyłamuje, on prezentuje coś nowego, coś niestandardowego na standardy, ja to ująłem, sztandarowego w zakresie nowych produkcji od Cartoon Network w tamtym okresie, gdyż to się wyłamywało ze schematów i wprowadzało pewien zamęt, o ile można tak powiedzieć, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To wprowadzało coś nowego, krwistego, ile można powiedzieć w kontekście pierdów, żygów oraz wszystkiego innego, ale to jest coś, czego potrzebowali młodzi widzowie oraz gdyby Cartoon Network podążało tą drogą, a nie produkowałoby kolejne generyczne, nudne, żmudne seriale, to Cartoon Network stałoby się na kompletnie innym miejscu. Humor jest niewątpliwie bardzo ciekawy w tym serialu i mnie osobiście śmieszy. Nie ma dużo takiego humoru, który w filmach czy to serialach potrafi mnie ubawić, ale no w tym akurat to jest niewątpliwa racja, jest on bardzo dobry, jest śmieszny po prostu, czyli taki jaki ma być, jest głupi, ale śmieszny i to jest chyba najważniejsze w tej kwestii, ale też można sobie śmiało się zastanowić, jak dzisiaj na Cartoon Network
czasem się zdarzy mi przełączyć i spojrzę, co tam puszczają obecnie, tak z ciekawości, do kiciarożek czy coś takiego, gdzie my mieliśmy Chowdera, czy nawet tą totalną porażkę, to zastanawiam się, na czym my się wychowaliśmy, a na czym się wychowuje młode pokolenie. Jeśli miałbym powiedzieć moje top 3 seriali, które oglądałem na Static Cartoon Network, to na pewno Totalna Porażka, Ed, Edd i Eddy oraz Zwyczajny Serial, czyli seriale animowane kierowane do starszych widzów, ile można powiedzieć w kontekście nastolatków. Czy ty miałeś podobnie? No zdecydowanie, no Cartoon Network w naszych czasach, że tak powiem, to była stacja, która miała naprawdę przerażające bajki. Ten Hojrak, Tchórzliwy Pies, to była też przerażająca bajka, naprawdę. Oglądać to wieczorem przed snem nie polecam. Nie. Ale tak, to był szczytowy, złoty okres Cartoon Network. Obawiam się, że już nigdy nie wróci, gdyż włodarze najwyraźniej uznali, że my się odmładzamy, dzieci się odmładzają, tak jak Krzysztof Ibisz, albo Adam Driver i Ryan Gosling. Na pewno Józef też chciałby się odmładzać, ale on ma coraz więcej pryszczy. Ale wracając, tak, zostało nam coś jeszcze do powiedzenia? No tak naprawdę, jak my się rodziliśmy, to Totalna Porażka powstawała, bo ona ma obecnie 16 lat, bo to był w 2007 bodajże roku pierwszy sezon, więc już tyle czasu minęło, tyle pięknych wspomnień z tym serialem i on nadal jest żywy w naszych sercach i to jest chyba najważniejsze. No i niesamowitą właśnie rzeczą jest to, że nawet te takie postacie typu Ezekiel, Noah, Justin, których w pierwszych sezonach no były, bo były i raczej nie niosły za sobą specjalnie niczego ciekawego, to w kolejnych sezonach coraz bardziej zyskiwały, mi się wydaje, w oczach i z perspektywy czasu każda postać z pierwszego sezonu, no może poza Katie Sadie, była dla mnie dość ciekawa. Ja właśnie uważam, iż Totalnie Porażki nie powinno oceniać się jedynie przez pryzmat pierwszego sezonu, chociaż on był oczywiście najlepszy, w zdaniu wielu osób najlepszy, to jednak jak się poszerza to uniwersum o te kolejne sezony, w szczególności o te traktujące jeszcze o pierwszej generacji bohaterów, to jest suplement idealny do wszystkiego. Nasi bohaterowie, w szczególności o tych, których powiedziałeś, jak to Ezekiel, który potem staje się Gollumem, jak ten Tyler, który potem staje się jeszcze większym, słynnym człowiekiem gumą, który wbija na imprezach coraz bardziej odjechane ruchy. Nawet ten Noah, który staje się bardzo dobrym kompanem, przeciwwagą dla Owena, którzy potem się znajdują jeszcze w wariackim wyścigu. I ja uważam, że oglądanie jedynie pierwszego sezonu, który jest oczywiście wart polecenia, wart oglądania, to jest niedocenianie całego dorobku tego serialu, tej całej serii. Uważam, że powinno się obejrzeć co najmniej pierwsze 3 sezony. Tak, bo to są te oryginalne sezony, do ich na pewno jeszcze przejdziemy. I zanim do podsumowania, to chciałbym jeszcze wspomnieć o dubbingu polskim, który robi dla mnie bardzo dużą robotę, bo ja oglądałem zarówno w oryginale Wyspę Totalnej Porażki, jak i oczywiście w polskim kultowym dubbingu i ja uważam, że polski jest lepszy. Jakoś być może dlatego, że jestem przyzwyczajony do niego bardzo mocno, ale no te głosy postaci są naprawdę idealnie dopasowane. Tak, można pewnie, już po samych głosach można stwierdzić wyróżni pewne archetypy osób. Taki Lovelas, Kochaś, buntownie jak u Duncana, gruby kolega, który zawsze znajduje się w jakimś towarzystwie, niektórzy go lubią, niektórzy nie, jak to jest w postaci Owena. Taka troszeczkę nie na umyśle kobieta jak Izzy. No możemy odnaleźć pełno archetypów postaci, pełno odzwierciedleń. Pewnie tych postaci moglibyśmy znaleźć na własnym podwórku. Nie będę teraz wymieniał przykładów, gdyż to trochę byłoby niemiłe. Chociaż oczywiście najbardziej doceniam pana Kokosa. Kto wie, ten wie. Nie martw się, panie Kokosie! Nigdy cię nie zapomnę! Ale tak, postaci zostały świetnie napisane i zostały świetnie zdubbingowane. Tak samo jak zostało zaśpiewane intro. Oczywiście, że tak. No i tym akcentem przejdźmy do samego podsumowania. Ode mnie pierwszy sezon Totalnej Porażki dostanie dyszkę, bo tak jak mówię, ja go już nie oceniam w skali takiej typowo filmowej, tylko w skali takiej, że no, zapamiętałem go świetnie i nadal jest świetny i myślę, że obok Toma i Jerry'ego i Scooby-Doo to jest moja ulubiona kreskówka i zobaczcie, jak to się zmienia, bo w ogóle Tom i Jerry, Scooby-Doo, a Totalna Porażka to jest coś z zupełnie innej paki. A jakoś to mnie przekonały każdy z tych trzech seriali i niewątpliwie Totalna Porażka jest czymś nostalgicznym, czymś pięknym, czymś wspaniałym, co lubię co jakiś czas cały czas wrócić i to jest chyba najchętniej rewatchowany przeze mnie serial. No i tak to wygląda.
Ja również byłbym w stanie wystawić notę 10 na 10, aczkolwiek bez serduszka, gdyż to się należy pewnemu innemu sezonowi, którego recenzję z pewnością nagramy. Ale jeśli miałbym coś dodać do mojej recenzji, to na pewno to jest serial, na którym się wychowywałem w młodości. No, w sumie to skoro teraz go oglądam, to też się wychowuję na swojej młodości. Też jestem młody, możecie pisać młode dziewczyny. Ale tak, to jest świetny serial, który potrafi edukować, jeśli chodzi o relacje interpersonalne. Potrafi szokować oraz śmieszyć, rozśmieszać. I to w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Oczywiście jeśli chodzi o mój humor, jeśli uważacie, że mam zdegenerowany, infantylny humor, no to sorry, ale ja się lubię z tego śmiać. Jeśli chcecie oglądać jakieś pietruszki, jabłuszka na Cartoon Network, to zapraszamy, ale nie polecamy. I myślę, że to wszystko z mojej strony. Tak, to na tyle, jeśli chodzi o recenzję pierwszego sezonu. Wyczekujcie kolejnych, bo prawdopodobnie wszystkie się pojawią. W jakim składzie to zobaczycie. Na razie tak to będzie wyglądało. No i co? Do zobaczenia już wkrótce na planie totalnej porażki. Cześć. Nara.